Marszałek, Wysoka Izbo, putinowskimi metodami chcecie walczyć z wpływami Putina, a tak naprawdę przed tą komisją, przed prawdziwą komisją do zbadania rosyjskich wpływów staną ci, którzy przez 7 lat realizowali putinowską agendę w Polsce. Stanie wasz minister obrony narodowej, który wyrzucał z armii doświadczonych natowskich generałów, a robił to rękami pospolitego przestępcy. Stanie minister nadzorujący aktywa państwowe, który doprowadził do tego, że budowaliście Ostrołękę, wyrzuciliście w błoto 1,5 miliarda złotych tylko po to, żeby importować ruski węgiel. Wreszcie staną ci premierzy, którzy doprowadzili do tego, że uzależniliście polską energetykę od węgla ze Wschodu. Pośle Budka. Ale przede wszystkim... Panie pośle, chwileczkę. Nie, panie pośle Budka, chwileczkę. Zapytałam, czy w sprawie zgłoszonych kandydatów i nie słyszę. I wreszcie przed tą komisją stanie premier polskiego rządu, który jeszcze kilka tygodni przed agresją Rosji na Ukrainę budował proputinowską międzynarodówkę z Salvinim, Orbanem i Le Pen. Ta komisja, ta bolszewicka komisja to jest wyraz tchórzostwa Jarosława Kaczyńskiego. Uciekł od debaty, uciekł z okręgu wyborczego, żeby z Tuskiem się nie zmierzyć, a teraz rękami partyjnych wskazanych przez was pseudoekspertów będzie walczył z wpływami, które sam do Polski jego rząd wprowadził. I to jest cała prawda o was. Od Waszyngtonu po Paryż, bo wszędzie pokazują, że to są bolszewickie metody. I można wam tylko pogratulować jednego, że dzisiaj udowodniliście, że metody Putina, Łukaszenki są waszymi metodami. Nigdy więcej rosyjskich wpływów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Bardzo proszę, pan poseł Krzysztof Gawkowski, Lewica. Panie pośle, bardzo proszę o pytanie. Brzmiało, czy do zgłoszonych kandydatów państwo macie... do zgłoszonych kandydatów... Pani marszałek, Wysoka Izbo, chcecie powołać komisję składającą się z osób, które są waszymi przyjaciółmi. I nie mielibyśmy nic przeciwko, gdybyście rzeczywiście chcieli badać wpływy rosyjskie w Polsce. Ale wy zgłosiliście kandydatów, którzy mają ścigać opozycję i dokładać wam cegiełki do waszej kampanii wyborczej. Prawo i Sprawiedliwość z pełną premedytacją powołuje nielegalną komisję, która w sposób nielegalny chce przesłuchiwać i stawiać zarzuty. Prawo i Sprawiedliwość chce kampanię wyborczą w Polsce zamienić w szukanie agentów rosyjskich po stronie opozycji. Wstyd! Gdybyście chcieli powołać komisję do spraw wpływów rosyjskich, skorzystalibyście z drogi konstytucyjnej, z komisji śledczej, nie szukalibyście rozwiązań na skróty. A tak jest wstyd i kompromitacja na całą Europę. Nawet Komisja Wenecka wam powiedziała, bez względu czy z poprawkami prezydenckimi, czy nie, to jest chucpa polityczna i za to już tej komisji należy się czerwona kartka. Robicie wszystko, żeby pokazać, że ta komisja jest nic nie warta. Ale w przyszłości zostanie powołana komisja, która będzie rozliczała polityków PiS-u za to, że to wy przez 8 lat wyciągaliście rękę do ludzi Putina tutaj w Warszawie i w Polsce. Jesteście dzisiaj formacją, która odchodzi od rządu. Nikogo nie rozliczycie, a siebie skompromitujecie. Za 8 tygodni ta komisja nie będzie istniała, ale za 8 tygodni będzie istniała komisja, przed którą każdy z was będzie stawał i przepraszał, że przez lata podawał rękę Putinowi. To wy jesteście winni temu, że dzisiaj musimy się wstydzić, że na polskiej ziemi są ruscy agenci. Wstyd i hańba! Oj, panie pośle. Proszę bardzo, pan poseł Paweł Zalewski, Polska 2050. Pan poseł Paweł Zalewski. Przepraszam, pan poseł Marek Biernacki, Koalicja Polska. Bo nie byłoby wyświetlone, panie pośle, ktoś tam namieszał. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Lex Barbarorum. Trudno, żebyśmy głosowali za Lex Barbarorum. To jest prawo, które tworzone jest przez Sejm, które nie mieści się w żadnej normie cywilizacji.